ja zacznę od tego, że chciałbym wyrazić uznanie dla pana profesora Kierzuna za podjęcie tego tematu. Głośniej, 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 panie profesorze, bo profesor tamten przebił trochę, ale to nie na temat. Trzeba wszystkim tak prosto. Teraz słychać? Chciałbym zacząć od wyrażenia uznania panu profesorowi Kierzunowi za podjęcie tego tematu i napisanie ciekawej książki. Nie zgadzam się z tym, żeby książka była zła i szkodliwa. Przeciwnie, uważam, że jest bardzo interesująca, ale również z autorem się nie zgadzam w jego konkluzji końcowej, że transformacja się nie udała. Ja uważam, że transformacja się udała. Generalnie biorąc, jesteśmy w innym świecie dzięki tej transformacji. Chociaż od początku patrzyłem krytycznie bardzo na procesy realizowane wtedy, na sposób je realizowania, tak generalnie nie mam żadnych wątpliwości, że transformacja się udała w Polsce. Więc tutaj jest rozbieżność. No, wątków jest wiele i oczywiście nie zamierzam w nich w tej chwili wchodzić. Jest bardzo, moim zdaniem, z bardzo wieloma aspektami tego, co, o czym mówili profesor Buga i profesor Gruszecki, ja się zgadzam. No, są takie wątki oczywiście jak sprawa prywatyzacji. Nie mogę się oprzeć, ponieważ było tu sporo powiedziane o tym, to nie mogę się oprzeć wspomnieniu z tego naszego gmachu, kiedy w bardzo wczesnej fazie przybyła do mnie jakaś pani nieznana mi i przedstawiła się jako Amerykanka, ale mówiła po polsku. Amerykanka, przedstawicielka firmy jakiejś tam, która przyjechała z reprezentacją tej firmy na negocjacje w sprawie prywatyzacji, zakupu. I ona powiedziała, proszę pan musi coś zrobić. Ja byłem prezesem PT i ona w tym charakterze do mnie się zwracała. Pan musi coś zrobić, bo to, co się dzieje, to jest coś strasznego. Ja może nie powinnam tego mówić jako przedstawicielka tej firmy, ale przecież jak my siadamy przy stole negocjacyjnym, to u nas siedzą same wygi, które świetnie się na tym znają, a po stronie polskiej siedzą jacyś ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, o czym dyskutują. To my przecież z nimi zrobimy wszystko, co chcemy. To tylko wspominam, to jest taki jeden z aspektów. No ale to mnie prowadzi do takiej oceny książki pana profesora. Uważam, że to nie jest książka o patologii transformacji, tylko to jest książka o patologicznych aspektach transformacji. Ja myślę, że tu jest bardzo zasadnicza różnica. Bo jeżeli mówimy patologia transformacji, to tak jakby ona w całości, pod każdym względem była patologiczna. A to by była chyba nieprawda, a przynajmniej w moim pojęciu nie ma.